czym jest w ogóle lunatykowanie? Jak do tego dochodzi? To jest właśnie skłonność do poruszania się, wykonywania złożonych ruchów. To nie jest tak, że tylko macham ręką, nogą albo krzyczę, czy mówię, bo takie rzeczy się zdarzają, ale mogę wykonać złożone ruchy. Zwykle one odtwarzają te same zdarzenia rzeczywistości, czyli mogę zrobić kolację, mogę zrobić zakupy, mogę, no nie wiem, odwiedzić kolegę piętro wyżej. Z takich najbardziej przedziwnych rzeczy, no mieliśmy niedawno pacjenta, który motorem jeździł w nocy, bo się ocknął, to był ubrany w tą skórę i miał hełm. Pamiętam też jak dawno młodego chłopaka, 19 lat, który taki wielkie, kilkusetlitrowe akwarium w nocy zwalił. No potem poszedł spać, tylko coś mu się śniły, rybki latające wokół niego, jak potem rano się obudził. Także to jest charakterystyczne i to na przykład różni, te epizody somnambulizm od na przykład nocnych napadów padaczkowych, że to są złożone zachowania. Takie odtwarzające zwykłe czynności. Nawet czyli czasem... czy to jest tak, że nam się na przykład śni, że coś robimy i wtedy to robimy? To nie jest takie oczywiste, aczkolwiek człowiek wybudzony w takiego, czy dopytywany o to doświadczenie, czasami wspomina, że na przykład, no, pamiętam tego chłopaka, który widział kolegę, no to kolega gdzieś tam wyjeżdżał na dłużej, on miał u niego imprezę pożegnalną i w nocy jakby tą samą imprezę otworzył, poszedł piętro wyżej do tego kolegi, jak gdyby kontynuując imprezę, prawda? Także z tym, że cechą charakterystyczną jest to, że to jest chodzenie w czasie bardzo głębokiego snu. My tu mieliśmy też okazję u pana mówić o tym, że sen jest taki, no, wielofazowy, czyli mamy takie naprzemienne pogłębianie, spłycanie snu, pogłębianie, spłycanie. Notabene to, co pan zaczął u paraliżu sennym, to jest typowa parasomnia związana z tym REM, kiedy mamy zwiotczenie mięśni. Tutaj zwiotczenia nie ma, no bo nie byliśmy w stanie chodzić i dotyczy to snu głębokiego, czyli stanu, w którym mózg bardzo głęboko śpi, jest kompletnie nieprzytomny, a mimo tego głębokiego snu człowiek może jakby wstać, czyli jakby mózg śpi, a ciało się rusza. O, to jest cała ta tajemnica somnambulizmu i do końca nie wiemy, dlaczego niektórzy tak mają, bo normalnie każdy człowiek obudzony w czasie głębokiego snu będzie po pierwsze trudny do wybudzenia, a po drugie będzie mało przytomny. To jest tak zwany stan upojenia przysennego. A u tych ludzi jakiś bodziec, kiedyś być może pełnia księżyca, stąd lunatyzm, teraz raczej jakiś, nie wiem, hałas, bezdech, ruch spowoduje, że oni staną i się będą poruszali.